Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy zatrzymać się nad czytaniami z 32. niedzieli zwykłej. Otóż widzimy w dzisiejszych czytaniach dwie kobiety. Jedna z Sarepty Sydońskiej, doprowadzona do nędzy, daje prorokowi wszystko co ma, bo jak słyszymy, zjemy to, a potem pomrzemy. Czyli przygotowała podpłomyk z ostatniej garści mąki i dała... Prorokowi. Widzimy tutaj wielką wielkoduszność i no, wielkie serce tej kobiety, ale jednocześnie widzimy w Ewangelii drugą wdowę, która również ze swojego niedostatku, ze wszystkiego, co miała, oddała do skarbony ten właśnie grosz. Ona również, nie mając nic, wykazała się wielką wielkodusznością i wielkim sercem. Popatrzmy na te przykłady, co one dziś nam pokazują, bo ta druga kobieta jest pokazana również w kontraście do faryzeuszów, którzy przez Jezusa zostali ocenieni jako ci, którzy robią wszystko na pokaz. Przyjrzyjmy się tym dzisiejszym czytaniom, a przed mikrofonami. Anna Harmata. Ksiądz Maciej Galleri. I Roman Harmata. To i dla nas wielki przykład, bo my również nie do końca możemy tak jak one. Sercem kierować się w tym, co czynimy, bo tutaj Jezusowi przede wszystkim chodzi o serce, nie o to, o to, co każdy posiada, bo w historii widzimy, że byli królowie, którzy są świętymi. Można powiedzieć, że byli najbogatszymi ludźmi na świecie, a jednak. Osiągnęli świętość, bo tak jak mówi antyfona przed Ewangelią, byli ubogimi w duchu, czyli nie mieli przywiązania do tych bogactw, które daje świat, a jednocześnie zachowali właśnie tę postawę serca. No My się również musimy tego uczyć i to również do nas skierowane są te słowa. Przypominają mi się tutaj słowa, tak jak mówisz i słyszę, świętego Marii Eskriwy, który często powtarzał, że zna ludzi, bardzo bogatych materialnie, a w tym samym czasie niezwykle ubogich. Ale zna też ludzi biednych materialnie, a jednocześnie niezwykle bogatych. Może tak się zdarzyć w naszym życiu, że często to widzimy na przykład u bezdomnych ludzi i tak dalej, że ta reklamówka foliowa, którą on ma w ręku, prawda, to jest dla niego takim skarbem, taka ważna, że on je będzie bronił rękami, nogami, a czasem na życie i śmierć. I nic z tej reklamówki nie odda. A jednocześnie można być niesamowicie tak, właśnie w tej mentalności zamkniętym, a z drugiej strony można mieć wszystko, opływać w bogactwo i być kompletnie w tym wszystkim wolnym. Niezniewolonym obsesyjnie przez to, co się ma, upatrując w tym jakby swojego zbawienia, nie? czy celu. Więc coś tutaj jest na rzeczy w jednej i w drugiej sytuacji, bo zarówno jedna i druga wdowa no, dają z tego, nie dają z tego, co im zbywa, ale z niedostatku. Tam jest bieda. Paradoksalnie nie Eliasz jest pierwszoplanową postacią tego pierwszego czytania z królewskiej księgi, ale, ale ta właśnie wdowa Sarepty tak. Sydońskiej, nie? jej gościnność, jej pokora, jej taka prostolinijność, szczerość, nie? że przyjęła skądinąd no, w, byśmy powiedzieli w czasie klęski głodu i zostaje ocalona od niechybnej śmierci. Bo Bóg rzeczywiście widzi intencje serca. Dla mnie pocieszające to jest też w tym wszystkim to, wspomniałaś też o sercu, że Pan Bóg nie sądzi tak, jak. Albo może inaczej, Pan Bóg nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. Bo na szczęście Bóg patrzy na nasze serce, a nie na zewnętrzne czyny, akcje, często które mogą być niestety pozorami. Nie? A my musimy się jedynie pilnować, żeby w postępowaniu naszego serca nie było pozorów. Czyli w tej relacji wiary. Do Boga, a jednocześnie do bliźniego, żeby tam nie było pozoru, bo jakikolwiek pozór spowoduje, że ta relacja będzie po prostu niemożliwa. Może tak, że nie zakończy się sukcesem. Widzę to tak, że Bóg jakby chce o z nas jednego, daru z samych siebie. I to całkowitego. Nie ma żadnej rezerwacji ani w prawo, ani w lewo. Nawet skrawka dla siebie nie zachowujemy. Wszystko jest oddane dla Niego, i wtedy tylko to ma sens. Wtedy tylko przynosi owoc, bo Pan Bóg wtedy może robić z nami potężne rzeczy. I tak patrząc na przykład na Ewangelię, to nieczęsto się zdarza, żeby Pan Jezus pochwalał kogokolwiek, albo tym bardziej, żeby pochwalał jego postępowanie. To nie było w stylu naszego Pana. Paradoksalnie więcej niedokrotnie jest krytyki, szczególnie w kierunku autorytetów współczesnych. Religijnych i przede wszystkim. Właśnie ukazujących ich hipokryzję, ich podstęp, pozoranstwo, zimną kalkulację, wyrachowanie, również jeżeli chodzi o życie wiary. Chociaż może oni nawet takiej intencji nie mieli, ale pan Jezus pokazał, że to jest właśnie wasza wolączka. Rzadko się to zdarza, żeby kogokolwiek chwalił, i ta wdowa z dzisiejszej Ewangelii należy do tych nielicznych wyjątków. Gdzie pan Jezus po prostu jej postawę pochwala. No, i tak, powiedziałeś słusznie, pokazuję w kontraście do tych faryzeuszów. Mówi nam Marek wyraźnie, Ona zaś ze swego niedostatku wróciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Całe. Czyli jest nieważne, ile człowiek daje, ważne jest, czy daje to siebie i czy daje siebie w tym, czy też daje z tego, co mu zbywa. Dlatego, jeszcze raz. Myślę, będę się upierał przy tym i powiem, że Pana Jezusa interesuje tylko i wyłącznie dar z siebie, z siebie. I zawsze teraz znowu, jak już któryś raz z kolei podkreślam, że aklamacja przed Ewangelią jest takim zwornikiem, który spaja wszystkie jakby czytania i nakreśla nam jasno kierunek, jakim powinni, czy klucz czy jest takim kluczem, w którym powinniśmy, czy którym możemy Słowo otworzyć. Tak i w tym przypadku dzisiejszym, to jest znowu z Ewangelii Mateusza, piątego rozdziału, czyli błogosławieństw, kazania na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niemieckie. Ubogim duchu może być i człowiek bogaty materialnie, i ubogi. Pytanie tylko, czy daje z siebie i czy daje w tym całego siebie. Całego siebie. Najważniejsze, żeby nie było w tym pozoru. Ja chciałam jeszcze tutaj dodać, właśnie do tej aklamacji. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I Pan Jezus właśnie to podkreśla, i dlatego wskazuje na tą wdowę, która ze swego niedostatku oddaje, ale motywacją jest jej wiara i zaufanie Panu Bogu. Bo dlatego ona przychodzi i oddaje, ponieważ ufa Panu Bogu. Dlatego kobieta służy prorokowi, ponieważ on służy Panu Bogu i ona jemu też będzie służyć ze względu na Pana Boga. Przezwycięża ten lęk, bo każdy przezwycięża ten lęk, strach, że, że już nie będę mieć, ale ufa Panu Bogu, że to, co składa dla Pana Boga, jest dużo ważniejsze niż to życie tutaj, teraz. I, i właśnie to uczy nas zaufać Panu Bogu. Bo jeżeli mówimy i wyznajemy, że Bóg jest wszechmogący, i wszystko może, więc tutaj właśnie wiara w praktyce pokazuje nam, że tak, ja ufam Panu Bogu. Piękne jest to polskie słowo nasze ubogi. Co to znaczy ubogi? No, ubogi to jest taki człowiek, który wszystko ma u Boga. U Boga. To jest człowiek ubogi. Który wszystko ma u Boga. I Bóg się zatroszczy tak. w każdej sytuacji, w każdej potrzebie. Ale, ale zawsze konieczne jest całkowite oddanie się. To, to jest podstawa, to jest klucz. I jakikolwiek pozór on zawsze spowoduje, że ta pełna relacja z Bogiem będzie po prostu niemożliwa. Bo popatrzmy, dlaczego akurat na początku Ewangelii Pan Jezus mówi, to, co wspomniałeś, jakby kontrastuje postawę wdowy z, z zachowaniem faryzeuszów. Dlaczego na początku Ewangelii właśnie potępia taki pozór u uczonych w Piśmie, prawda? Bo On Go potępia. I zauważmy, że tak domyślamy się może, nie miało to jakiegoś Charakteru wyrachowanego, powiedzmy, korzystania z pobożności innych ludzi. Nie, że oni po prostu na tym, na, nazwijmy to szczerze, zarabiali. I nic innego ich nie interesowało. O to ich nie posądzamy w taki sposób, że oni jakby żerowali czy żyli z pobożności innych. Chociaż to jest wielkie niebezpieczeństwo. Również dzisiaj. W kościele też. Pewnie oni też podejmowali jakieś pobożne inicjatywy. Zapewne podobnie jak dzisiaj. Modlitwy, nabożeństwa, pielgrzymki, rozmaite akcje dobroczynne, które w Kościele jest pełno, bo jest, tak? I w dobrej wierze, jakby swojego zaangażowania, po prostu w szerzeniu wiary. No, ja nie wiem, jak organizujemy pielgrzymkę, czy jakieś spotkanie modlitewne, liturgiczne, jakąś taką akcję, powiedzmy, charytatywną, dobroczynną, no to no nie posądzamy nikogo, że nie wiem, chce na tym zarobić w wyrachowany sposób. Korzysta z naiwności ludzi dobroci, tylko że po prostu czyni to w dobrej wierze, bo chce tą wiarę u ludzi wzbudzić, prawda? Jedziemy na pielgrzymkę, no chcemy wzbudzić ludzi wiarę. Jeżeli to jest intencja, cudownie. Gorzej, jeżeli to jest pozór. Gorzej, jeżeli ktoś w wyrachowany sposób używa tego jako zasłony dymnej, a tak naprawdę ma kompletnie inną motywację. Kompletnie tam jest gdzie indziej interes. Czyli skarb jego nie jest. Nie jest tam, gdzie być powinien. Czyli Chrystus nie jest relacja z nim nie jest najważniejsza. I właśnie o tym, czy wyrasta to z prawdziwej wiary, czy jest obudą, decyduje postawa. No i dlatego ten kontrast. Czy coś wypływa autentycznie z postawy wiary, czy jest obudą? Bo zawsze autentyczność wiary widać po autentyczności życia. Człowiek prawdziwej, autentycznej wiary, to jest człowiek autentyczny w życiu, wiarygodny. Po prostu. Ubogi w duchu. Nieinteresowność. Obudę zawsze widać po interesowności. Zawsze jest podtekst. Obłudę widać po interesowności, przy, tym, przy czym zauważcie, że niekoniecznie musi się to sprowadzać do wartości materialnych. To niekoniecznie tylko się i wyłącznie, nie wiem, skupmy tutaj na pieniądzach i mówmy, że o. Tylko i wyłącznie w tym wymiarze, czy w tej sferze. Wcale nie. Może to iść w innym kierunku. Czasem. Bardzo podobnie jak w przypadku uczonych w piśmie z tej dzisiejszej Ewangelii, może na przykład chodzić o coś innego. O co? O pozycję. O uznanie. O uznanie. Mhm. O zauważenie. Je Jezus nauczając, szczęście się uczonych z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienie na rynku, pierwsze krzesła w synagogach, zastyczne miejsce na uszach. Robią coś, żeby być uznanym. Robię coś, żeby mnie ktoś zauważył, żeby mnie wywindowali w górę, żeby mnie pchnęli. Żebym wreszcie mógł zaistnieć, żebym wreszcie jakąś pozycję miał. Więc niekoniecznie tylko wymiar materialny. Nie to jest rozstrzygające, nie? Może chodzić o uznanie, ale zawsze będzie to coś, co ma wartość w świecie. Tu jest tajemnica, to jest pies pogrzebany i ta wartość zawsze będzie wartością rozstrzygającą. Czyli pieniądze, władza, sława i przyjemność. Tyle. Tak. To będą wartości tego świata ze względu na to. Będę robił tamte rzeczy, nie? Ale zawsze to będzie wartość związana z tym światem. Tak jak powiedziałeś, czy to będzie wynagrodzenie za trud modlitwy w cudzysłowie, no. za trud modlitwy, nie? Wynagrodzenie. Przez rodzaju cenniki w kościołach, czy inne rzeczy. Czy to będzie wynagrodzenie? Darmo otrzymaliście, darmo dawaliście. Oczywiście otwieram tutaj puszkę Pandory. Nie, nie chcę tego czynić, to jest inna kwestia, prawda że godzien jest robotnik w swojej zapłaty, inna rzecz, ale inaczej w wyrachowany sposób, nie wiem, korzystać na biedzie ludzkiej, na dramacie życiowym i tak dalej, na tym zarabiać. No to by było fałszywy obłudne, tragiczne, prawda? I takie pozoranstwo jest godne potępienia. I to Pan Jezus mu tutaj wyraźnie o tym mówi. Ale właśnie, najlepiej widać to wówczas, kiedy na przykład, nie wiem, nikt nie daje nam tej wartości. Albo nawet nie daje nam wynagrodzenia za modlitwy. Albo nie podziela naszej głębi. Innymi słowy, najlepiej to widać po relacji na upokorzenie. Moją postawę. Ona się sprawdzi w takiej relacji. I teraz, jeżeli brak nagrody, gratyfikacji, w takiej czy innym wymiarze, nas rozbija wewnętrznie, rozbija mnie wewnętrznie, to znaczy, że tak naprawdę nie Pan Bóg jest w naszych szlachetnych działaniach najważniejszy, tylko po prostu uznanie innych. Jeżeli to mnie wewnętrznie rozbija, skądinąd nie jest niczym złym, nie wiem, oczekiwać, czy szukać jakiejś zaakceptowania. Każdy człowiek lubi być pochwalony za dobrą robotę, prawda? Doceniony i tak dalej. To nic w tym jest złego. I tych, tych uczuć w sobie nie można, też, nie można tych też tłumić. Bo byłoby to niepoważne. Uważam nawet, że mogłoby to być zabójcze. To mogłoby się źle skończyć. Nie. Pytanie jest tylko, co się stanie, jeżeli ja tego nie doświadczę. Bo ja mam prawo tego oczekiwać, nie? Jeżeli nie dostaję, czy robię z tego właśnie dramat, czy to mnie rozwala kompletnie, rozbija, czy też właśnie w dół pokory przyjmuję i idę dalej. Okej, okay, widocznie tak ma być, ale przecież nie po to to robię. No i tu się sprawdza podejście do miłości. Mhm. Miłość jest bezinteresowna. Nie oczekuje zapłaty, ale oczekuje wzajemności. No tak. Także to jest właśnie Oczekuję ta, ta jak, najbardziej, jak najbardziej, ale zauważcie, bo wszystkie nasze też działania, to wszystko w ogóle, nawet co tutaj posiadamy, wszystkie nasze dążenia, tradycje, jakieś, jakieś najświętsze czynności, one są wszystkie tylko i wyłącznie narzędziami, które mają nas prowadzić do spotkania z Bogiem. To są tylko narzędzia. Nawet materialne byty, nie, prawda, są narzędziami. One nie są celem samym w sobie. Gorzej, jeżeli się takim celem samym w sobie stają, wtedy się gubimy. Natomiast, dopóki to jest narzędzie do spotkania się z Bogiem, to jest dobrze. Ale tak jak mówię, no, bywa, że one stają się dla nas przeszkodą. Bo są tak ważne, tak jak na początku wspomniałem o tej reklamóweczce, mm -hmm. prawda, foliowej u tego bezdomnego, który im po prostu nie popuści. na zabój pójdzie, na noże, zabiją się, ale on tego nie odpuści. Bo to jest dla niego cel, to jest całe życie. Tam się zamyka całego życia i sens tego życia. On tam ma wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze do przeżycia. I się nie podzieli. Nie? ma tam batonikale, nie da te, temu drugiemu, który przed, fi, od, który przed chwilą od kogoś dostał. Więc to zawsze jest ta postawa serca. No Bóg na nią patrzy i to jest dobrze, nie? Tylko zobaczcie, że to, o czym mówimy też, ta obuda, czy ten pozór, czy, czy te środki, o których mówimy, tradycje nasze różne, skąd idą? Piękne, ale tylko i wyłącznie to są narzędzia. Zobaczcie na przykład za czasów Pana Jezusa, jak było z Żydami. Zafiksowani na przestrzeganiu prawa szabatu, nie chcą dopuścić, żeby dokonał się cudu uzdrowienia. Są, są zgorszeni cudem uzdrowienia w szabat i zarzucają panu Jezusowi złamanie tego szabatu. To jest ten trop. Ale sami w tym samym czasie nie mają najmniejszego problemu z tym, żeby oporządzać swoje zwierzęta. To jest ta obuda. Tu jest prawa najważniejsze. Jak mogłeś uzdrowić, już cię oskarżamy o to, że występujesz przeciwko narodowi i przeciwko prawu mojżeszowemu, ale sami w tym samym czasie nie mają problemu, żeby oporządzić swoje zwierzęta. Dobrze, no, że one potrzebują. No to co jest ważniejsze, zwierzę czy człowiek, a nawet szabat. Prawo czy człowiek? Czy miłość to, co Pani Ania powiedziała, nie? że to się właśnie sprawdza miłość. Czyli tak naprawdę nasza wiara, w czym się sprawdzi w autentyczności naszego życia. I to jest ta właśnie autentyczna miłość, którą widzimy u tych kobiet, które żyły wiarą i widziały w swoim życiu, że Pan Bóg jest wierny i błogosławi i wynagradza. Swoją miłością, swoją radością, swoim pokojem i były w stanie zrobić ten następny krok. W kontraście do faryzeuszy, którzy może czynią te czyny, ale nie wierzą, nie doświadczyli miłości Pana Boga, która jak gdyby jest wynagrodzeniem, że tak powiem w cudzysłowie, za ich dobro. Nie doznali tej miłości Bożej, ponieważ byli zablokowani tym właśnie prawem, czy oczekiwaniami, czy, czy, czy swoją budą. No bo właśnie, bo co? Bo zamykają się w tej przestrzeni tego świata, czyli ziemskiej przestrzeni. Tym samym zamknięci są tak wobec siebie, jak i wobec innych ludzi. I nam też to grozi. Nie mówiąc o Bogu, pewnie, że tak. Gdy zamkniemy się tutaj na oczekiwaniach tylko na poziomie tego świata, czyli, czyli tego, Dokładnie. co jest wokół nas, a nie widzimy, że Bóg jest naszym Dla, dla naszym Dlatego dobra nowina, dobra nowina tej Ewangelii właśnie jest ta, to też zawiera tutaj drugie czytanie, co ukazuje nam znowu Jezusa i jego postawę. Nie? Czyli my się do niego jakby odwołujemy, bo, bo chcemy jego naśladować. Nie? I co Jezus? Jezus oddał się całkowicie Ojcu. Nie. Bez żadnej rezerwacji, nie? bez żadnego zastrzeżenia. I to jest też ta zachęta dla nas, to jest ta dobra nowina. Jeśli tak będziemy czynić, odnajdziemy się kiedyś razem z nim w niebie, bo on teraz jest w niebie i wstawia się za nami. Żebyśmy to osiągnęli. Nie? Bo to jest możliwe. Dla ludzi trudne, ale nie dla Niego. To jest możliwe. Czyli znowu ta postawa nie, to co, to, co mówimy, no, miłości i pragnienia tego w najwyższym stopniu. Nie? Ale to jest miłość ofiarna. Oddaje się ojcu, i zobaczcie to, co mówi dzisiaj. Drugie czytanie. Dlatego jako człowiek. Wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej, świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Czyli nam daje wzór do działania. To jest ta dobra nowina. Tak postępujcie. I zobaczcie tutaj te dwa przykłady. Czyli co? Nie zarabiajmy tu, tylko i teraz, nie pokładajmy nadziei w tym, co tu i teraz. A nawet te relacje, w których tu jesteśmy i Bóg daje nam te relacje, to wykorzystujmy jako takie zarabianie czy inwestycje na przyszłość, czyli na życie wieczne. W to trzeba nam inwestować. Nie? Czyli rezygnuj się, bo ile razy rezygnujesz z siebie, wychodzisz poza siebie, idziesz pod prąd i tak dalej, dajesz całkowicie siebie Bogu i drugiemu człowiekowi, a drugiemu człowiekowi w Bogu zawsze, no to jesteś wygrany. Jesteś wygrany. I im bliżej Pana Boga, i im bliżej znamy Boga, tym bardziej jesteśmy gotowi na właśnie naszą ofiarę. I to nam pokazuje Pan Jezus, który jedyny znał Boga, znał Ojca i ofiarował siebie, ponieważ wiedział, kim jest Bóg. Jest Bogiem Wszechmogącym, jest najlepszym Ojcem, który kieruje go miłość. Więc cokolwiek w tej perspektywie zrobimy ze względu na Bożą miłość... To będą te czyny, które przekraczają tu i teraz, które idą w rzeczywistość Bożą i uświęcającą nas. No i dla nas wszystkich to jest lekcja, bo zarówno postawa tych kobiet, które dały wszystko właśnie z serca, ale i też ocena tego, co robili i jak to robili faryzeusze, została tutaj tak ujęta właśnie, jak ksiądz powiedział, klamną w tej antyfonie. Myślę, że tutaj dobrze by było też dodać taką ważną podpowiedź świętego Ignacego Loyola, który mówi, że nie możemy mieć w sercu żadnych nieuporządkowanych przywiązań, prawda? A więc to wszystko, co tutaj się wydarzyło, a szczególnie postawa faryzeuszy, pokazuje, że my również... Jako ludzie możemy mieć, tak jak ksiądz wcześniej powiedział, prawda? albo przywiązanie do pieniędzy, albo przywiązanie do, do świata, albo przywiązanie do sławy, albo, albo chcemy zaistnieć wśród ludzi, to wszystko może być fałszywym e, przywiązaniem. I to. W kontekście tego drugiego czytania, że Chrystus nie wszedł właśnie do świątyni uczynioną ludzkimi rękami, ale do nieba, pokazuje nam, że żebyśmy my mogli tam wejść, my musimy się odciąć od tych fałszywych przywiązań. Musimy mieć wolne serce, czyli takie ubogie w duchu, które wszystko ma u Boga, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Tak, bo właśnie szczery dar z siebie staje się taką prawdą jedynie wtedy, kiedy oddajemy się całkowicie, nie? I oddamy wszystko. A i niczego dla siebie jakby nie rezerwując, nie zostawiając, nawet niczego nie oczekując, żadnego uznania, wdzięczności, czy nawet zauważenia. Jak przyjdzie, to dobrze. A jak nie, to też dobrze. Nie? I takie gesty, one są oczywiście niewątpliwie właściwe i to, co powiedziałem, nie ma ich sensu tłumić i tak dalej, kiedy się pojawiają, ale istotne jest to, czy my na nie oczekujemy, i czy brak ich w naszym życiu nas boli. No, jak nie boli, nie, nie oczekujemy. Jest fajnie. Jeżeli prawdziwie robimy coś dla Boga, no to wszystko mamy u Niego. No to jest ta prosta zasada. I wtedy jesteśmy ubodzy. Jeżeli wszystko naprawdę czynimy dla Niego, to wszystko mamy u Niego. I tacy ludzie mają uznanie u Boga. I nieważne ile mamy. Nieważne ile nam brakuje. Ważne to, czy mamy to u siebie i dla siebie, czy też mamy to u Boga i nie dla siebie, ale dla innych. Ja myślę, że te rozważania będą bardzo nam potrzebne w kontekście miesiąca listopada, kiedy modlimy się za zmarłych, i aby ofiarować odpusty potrzebny jest właśnie ten warunek, aby nie być przywiązanym do, do tego świata, czy do jakichś grzechów. Prawda? I w tym kontekście możemy to zrozumieć, że nasze uwolnienie od tego przywiązania. Jest też możliwością otrzymania daru od pustu, który możemy z kolei ofiarować za zmarłych, czy też samego siebie. W tym właśnie szczególnym miesiącu, to kiedy prawda. modlimy się za zmarłych. A to, co mówiłem też, to właśnie zamykając może, bo tak zaczęliśmy od tej wdowy i pierwszego czytania, no to też nią skończmy. Bo ona jest idealną, właśnie ilustracją do tego wszystkiego, co mówiliśmy. I teraz to się jakoś tak fajnie wszystko zamyka. O tej zasadzie, właśnie, że mamy wszystko uboga, nie? Czy dla siebie samych tylko to, co powiedziałem I u siebie, czy też mamy wszystko u Boga A wtedy, co za tym idzie, wszystko dla innych To ona jest właśnie idealną postawą Jakąś ilustracją tej zasady Dlatego, że ona zaryzykowała wszystko tak naprawdę I, i zawierzyła Bogu Zawierzyła Bogu Dlaczego? Bo uznała, że ten mężczyzna Który stanął na jej drodze Jest mężem Bożym I że ten mężczyzna po prostu autentycznie To słowo od Boga jej przekazuje Ona zawierzyła to jest ta relacja. Tam nie było żadnej rezerwacji żadnego zastrzeżenia. Jak Pan Jezus Ojcu, w okrójku. Idealny przykład. Panie, jeśli to możliwe, zabierz ten kielich, ale nie, nie moja wola, ale Twoja niech się wypełni. Jestem całkowicie dla Ciebie. I to zawierzenie przyniosło jej wybawienie od śmierci głodowej, no a zawierzenie Chrystusa Ojcu przyniosło nam życie wieczne. Życie wieczne. Zamknijmy zatem słowami kolekty, moi drodzy, na tą 32 już niedzielę. Roku. Wszechmogący i miłosierny Boże oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Twoją służbę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże. Bóg zapłać.